Ola! Buona sera! Cały czas pod górkę staramy się. Przygodę rozpoczynamy od teleportowania się na południe Europy. W teren główną założyliśmy w miejscowości Kalb. Tam, gdy tylko zaszło słońce, pod osłoną rozgwieżdżonego nieba ruszyliśmy sprawdzić temperaturę wody w Morzu Potrzeb i strukturę miejscowych skał. To jest lepieniec. Oczywiście, tak? Organoleptyczny. Ja mam kłady. Styczniowy poranek pełen niepewności. Jaka pogoda? Jak szybko się nagrzewa gres? Jak daleko? Sięga wzrok. Zostawmy to i ruszajmy ku przygodzie. W drodze do sektora wspinaczkowego mijamy licznie tu występujące talenty kolarskie z klubu tęczy. Nasz peleton ulegnie rozproszeniu. Bawcie się dobrze. I uważajcie na siebie. O kurczę. Tutaj ekipa zostaje. A ja was zabieram na wycieczkę biegową. Gdzieś tam będę szukał zamków. Dwóch. Lecimy. Jeszcze rzut oka na skałki wspinaczkowe. I ruszamy jakimś biało-żółtym szlakiem, który nie wiem dokąd biegnie, ale liczę, że będzie tam zamek. Co my tu mamy? Tutaj w górę punkty 3,5 km. Dobra, lecimy na Szczecin. Gdzieś tam przed nami. Tam lecimy. Wyłączamy nawigację, co by nie spuchło. Już od razu mamy elegancki punkt widokowy. Wszystko jest klarowne. Biegniemy w przeciwną stronę. Chyba jesteśmy na dobrej drodze. W prawo jest jeden zameczek. A tutaj drugi zameczek. Mam nadzieję, że uda się nam dzisiaj dwa odwiedzić. Zaczynamy od pierwszego, bliższego. Ale wieje, mało mi czapki nie zrywa. Przyznać muszę, że to są piękne okoliczności przyrody. Widoczki, ptaszki. Chociaż część z tych krzewów jest kłująca mocno. O! I kolejne miejsce. Ruinki jakiegoś domostwa. A tam jeszcze studnia. Prawdopodobnie jeszcze jest w niej woda. Zaraz zerkniemy. A? Jest. Jest woda. Hoppa! Ale wieje. Robi się chłodno przez to. A co tam? Co tam przed nami? Sobie dobrze? Tak, zameczek. I lecimy w dół. Jest oznaczenie szlaku, czyli idziemy dobrze. Niezłe formacje są do zejścia, do wejścia też. Pomóżmy sobie kijkami troszkę. Hopsa. Nie ma co biec, poczuć tak. Pewnie na kamerze nie będzie tak wyglądało ostro, ale to są dosyć wysokie kamienie i sporo z nich się rusza pod stopami. Ale jest malowniczo niesamowicie. No spójrzcie na to. Morze, góry, zamek, ścieżka, piękna pogoda, bezchmurne niebo. Wiaterek nie jest upalnie, jest idealnie. Nie ma co czekać. Ała! Mastyrka mulec. Trzeba ruszyć. No, to ciekawe, którędy na zamek. Zastanówmy się.
spróbujmy w lewo. Zameczek właściwie na wyciągnięcie ręki. Może trochę dalej. A może trochę bliżej. Sprawdźmy już teraz. Muszę przyznać, że oznakowanie terasy bardzo mi się tu podoba. W dobrych miejscach rozstawione te znaki są. Można się bez mapy prawie poruszać, bez nawigacji. No zameczek już bliziutko. Huhu, ale tu jest przepaść. Ale równe kamyczki, po których się wchodzi. Cóż za widoki. Ładna kamieniereczka. Śmiało mogę powiedzieć, że zamek zdobyty. Nie chwaląc się, jam tego dokonał. A teraz podziwiamy widoki. Przymusu nie ma, ale delektować się można. Wrócę jeszcze tu jedyne w pomieszczenie. Tu z kolei o technice budowy murów. Bardzo mi się podobają te prezentacje. O, tu widać, jak to było wykonywane. No proszę Państwa, proszę zapiąć pasy. Bo to nie są zwykłe wigibasy. Tam jest na dole ścieżka, nie wiem czy widzicie. No kurczę, naprawdę pięknie usytuowany zamek. Wspaniale wręcz. Czas na posiłek. Wegański żel. Całkiem smaczny. Trzeba będzie ruszać. Najpierw powrót, jak widzę. No dobra, wracamy. Tu też widać fajnie, jak te mury są wykonane. I w dół, proszę Państwa. W dół zapraszamy. A dosłownie u podnóża zamku jaskinia. Sprawdzimy? Sprawdzimy. Tutaj wiedźmin nocował. A tutaj w górę idzie się do tej jaskini. Spróbujemy, a co? Psa. O kurde, jest w prawo wejście, dalej. Nie widzę, że tam coś dalej było. Chyba to taka ślepa, mała jama. Ostrożnie wracam na ścieżkę. Jeszcze ostatnie spojrzenie na zamek. Spójrzcie, na jakiej stromej skale jest. Na Google Earth fajnie to wygląda. Trochę boli mi, że muszę wracać tą drogą na górę. No ale wolę się samemu nie błąkać. Na przełaj tu jest dużo krzewów ostrymi gałęziami, z kolcami. I tak mam już pocięte nogi. No cóż, ruszamy. I wracamy do rozstaja dróg. I my w prawo! Pod górkę. Ech. W takim miejscu jak to czuję się, jakbym grał w Wiedźmina Trójkę. Studnia i ruinki, malownicze pejzaże, piękne światło, ciepłe, romantyczne, świetna grafika, rozdzielczość 4K, dla oka pewnie jeszcze większa. No po prostu jest pięknie. To są kujące krzewy tutaj na dole. Ech, jest styczeń. Myślę, że w środku lata bieganie tędy to musi być jakiś
wielki wysiłek ze względu na temperaturę. Ach, niestety, szlak po grani wiedzie przez takie krzuny. No, z naprawdę ostrymi kolcami, także mam ręce już pocięte, nogi też. Trochę to jest takie upierdliwe. No i ciężko to ominąć, tak? Więc długie spodnie zalecane na tę trasę. Krzaki, krzaki, auć! Jajajaj. Jeszcze troszkę wyżej. Jeszcze kawałeczek. I gdzieś tu powinien być zameczek. Rozglądam się uważnie, żeby go nie przegapić. Tutaj już wieje masakrycznie. Ale cóż za widoki. Szanowni Państwo. Wieje strasznie. Nogi mam już poranione. Czas się przeodzieć. Odstawię gdzieś na jakiś punkt widokowy kamerkę i zaraz wracam. Pokażę Wam tylko, gdzie jesteśmy. Oprócz tego, że tu jest punkt pomiarowy, geograficzny, to też jest tu zamek. Ale czy go widać? To nie bardzo. Tu jest chyba linia murów. Tutaj biegnie ona dalej. Tak, to jest chyba tutaj. Podejdźmy kawałeczek. Tu jest drugi zamek. Jedyny fragment, który jest chyba jakiś taki przypominający konstrukcję budowlaną. Fragment muru. Jakieś wejście. I tyle. Tamten cypelek, to my tam obok mieszkamy. Zerknąłem sobie na nawigację i ona pokazuje mi, że tu jest ścieżka, tam na szczyt i gdzieś tam bocznymi ścieżkami by się biegło i dobiegnę tutaj. Widać tam znak i będę biegł dalej w lewo. Ale to pokazuje mi do celu jakieś 5 km, a już powoli robi się zmierzch, będzie się zmierzchał niedługo. Także tutaj z boku sobie zejdę na dół, bo jest ścieżka i ja tutaj sobie dojdę od razu, króciutko. Zamiast kilometra z jakieś, nie wiem, 200 metrów zrobię. I szukamy szlaku w dół. Chyba mamy go. Jest oznaczony szlak. No kurczę. Czujnym trzeba być. Niby jest tutaj jakiś kurde szlak, ale... Kurczę. Obsesa. Co mnie tutaj zwiodło? Może tędy. Maźnięcie chyba farbą. O, tu jest zakręt. Więc jest dobrze. Chwilkę zboczyłem, ale już się naprawiłem. I teraz przed nami. Tam jest drogowskaz. Jest drogowskaz. No to my w lewo. Jeszcze jeden rzut okiem na tę wspaniałą roślinność, która dzisiaj mi tak dokuczała. A tutaj druga. Też wielce przyjemna. Ale nie ma ludzi. Tutaj. Ale fajna skała. Takie półeczki porobione. No pięknie jest. Ale przejście piękne. No, piękna ścieżka.
psasa. Psasa. Zagalopowałem się, przebiegłem sobie tutaj stąd. Poszedłem tam pod skałę. A powinienem tutaj skręcić. I tu jest znak z boku. Informując o zakręcie. Przegapiłem go. No ale jestem już znów na szlaku. Zejście takie mało biegowe. Dużo serpentyn. Ciasnych. Dość duże przeskoki wysokości. Dochodzimy do kolejnego drogowskazu. Od sasa. No i w prawo. Bardzo blisko do miejscowości, ale kawałek jeszcze będzie do miejsca, w którym się ekipa wspina. No, da się nawet kawałek podbić. To miła odmiana. No to zejście jest fatalne do biegania. W dolinie, jak widzicie, warunki do biegania korzystniejsze. To nasze autko wypożyczone na tą wyprawę. A tu jeszcze kawałeczek pod górkę do ekipy, która się wspina, mi zostało. I będzie pętelka. Nieco ponad 16 km. No, ale jeszcze kawałek do nich. To jest ostatni parking dla wspinaczy. Już większość pojechała. Ale mam nadzieję, że moi są. Jak się tutaj miło biegnie teraz. Bez tych ruchomych kamieni. Jeżeli rano widzieliście ciężką drogę przez krzuny i takie różne tam ostre krzewy, to nie widzieliście jeszcze tego, co tu jest hardkorowego. No dlatego mam długie spodnie na sobie, bo po 10 km miałem już dość po prostu. Po rannych nóg. Dłuższy raz